Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyczny, czyli koncert podsumowujący tegoroczny sezon artystyczny. To był bardzo dobry rok. Pracowaliśmy przez 10 miesięcy bardzo intensywnie. Każdy na różnym poziomie, niektórzy dopiero rozpoczęli naukę, niektórzy już byli na scenie, będzie to ich kolejny występ. A dla nas to jest takie sprawdzenie się. No myślę, że dla niektórych to naprawdę duże będzie wyzwanie, żeby wystąpić na scenie. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że muzyka to naprawdę może być sposób na to, żeby miło spędzić czas. W trakcie koncertu próbę swoich możliwości zaprezentowało kilkunastu solistów, którzy uczyli się gry pod okiem Katarzyny Dereń i Marka Myszki. Na scenie królowały więc saksofon, flet poprzeczny i gitary, od klasycznych przez basową po ukulele. Mnogość instrumentów wpłynęła na zróżnicowany repertuar koncertu. Są to utwory głównie takie, nad którymi pracowaliśmy w ciągu roku. Każdy sobie wybierał to, co chce. Niektórzy będą grać muzykę klasyczną, będzie też dużo muzyki pop, będzie muzyka rozrywkowa. Naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.